26 kwietnia 2023 roku na sesji Rady Miasta w Legionowie przewodniczący Brański bez uprzedniego zwrócenia uwagi nie dopuścił mnie jako mieszkanki do głosu w wolnych wnioskach, mimo że byłam do nich zgłoszona, przy czym złamał statut gminy miejskiej Legionowo. To nie tylko brak szacunku, ale także jawne pokazanie pogardy dla mieszkańców, którzy nie zgadzają się z jego punktem widzenia. Pan Brański uznał, że jestem niegrzeczna w stosunku do pana prezydenta, co było nieprawdą. Nazywanie mnie niegrzeczną było niskie i nie na miejscu, a odbieranie głosu bez wcześniejszego zwrócenia uwagi wiąże się ze złamaniem statutu gminy miejskiej Legionowo, punkt 2, paragraf 12. Musi pan zdać sobie sprawę, że reprezentuje nas, mieszkańców, a nie interesy prezydenta. Czy uważa pan, że pańska władza i kompetencje dają panu prawo ignorować mieszkańców, którzy mają odmienne zdanie? Czy nie widzi pan, że pańskie zachowanie szkodzi reputacji Rady Miasta i podważa demokratyczne wartości, na których opiera się nasze społeczeństwo? Zwracam się do Ryszarda Brańskiego, aby przestał nadużywać swoich kompetencji i zaczął szanować prawa mieszkańców miasta. Nie będziemy tolerować takiego zachowania od człowieka, który ma być naszym głosem i przewodzić demokratycznym dyskusjom.